Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek, do dalszego studium. Bóg chce, byśmy uświadomili sobie, że On ma prawo do naszego umysłu, duszy, ciała i ducha, wszystko co posiadamy. Należymy do Niego z tytułu stworzenia i odkupienia. Jako nasz Stwórca żąda On całej naszej służby. Jako nasz Odkupiciel ma On prawo do naszej miłości, miłości pierwszej i największej. Nasze ciało, dusza i życie należą do Niego nie tylko dlatego, że są Jego darem, ale dlatego, że On stale zaopatruje nas w swoje dobra i daje nam siłę do używania naszej zdolności. Pan mówi, jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, wtedy będziesz się rozkoszował Panem do wszystkich przyjmujących sobotę jako znak twórczej i odkupieńczej mocy Chrystus, a będzie ona dniem radości, a widząc w niej Chrystusa, będą się w nim rozkoszować. Sobota zawsze będzie mi ukazywać dzieło stworzenia jako znak Jego wielkiej mocy odkupienia. Przypomina pokój utracony w Edenie. Zapewnia o pokoju odnowionym przez Zbawiciela. Wszystko w przyrodzie powtarza Jego zaproszenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Ewangelia Mateusza 11:28. W księdze Jeremiasza 31-33 czytam. Takie przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Niektórzy próbują wykorzystywać ten werset, by wykazać, że prawo Boże, a właściwie przykazanie dotyczące świętowania soboty, zostało usunięte na mocy nowego przymierza. Dlatego tego rodzaju argument jest nie do przyjęcia. W jaki sposób powyższe wersety potwierdzają stanowiska Adwentystów Dnia Siódmego w kwestii prawa Bożego, w tym także czwartego przykazania. Ponieważ wierzymy, że prawo Boże, w tym przykazanie dotyczące szabatu, powinno być przestrzegane, dlaczego musimy zachować szczególną ostrożność, by nie wpaść w pułapkę legalizmu? Omówcie, czym jest legalizm i jak możemy go uniknąć. Zastanów się nad rolą prawa Bożego w wielkim boju. Dlaczego atakując prawo pańskie, szatan zwrócił się w szczególny sposób przeciwko czwartemu przykazaniu? Dlaczego jego strategia okazuje się tak skuteczna? Dziękuję bardzo.